Czyli to jest mniej więcej właśnie 1,18, nawet możemy powiedzieć, 1,17, jeżeli jeszcze ten paseczek ma odejść, to 1,17. Także tu już jest OK. Teraz pytanie, jaki czas zajęło nam wykoszenie tego wszystkiego? Tutaj jak widzicie, dwa kombajny już sobie skończyły pracę, tym sobie odjedziemy, tamten dokończy. No i z tego, że tutaj parę kombajnów wcześniej zakończyło swoje prace, to możemy na spokojnie powiedzieć, że. Czas pracy wykoszenia takiego kawałeczka to jest mniej więcej 35 minut. E, także no, 35 minut, 1,17. E, także teraz sobie obliczmy, ile czasu trzeba by było kosić po prostu całe pole. Czyli tak, ten kawałek byśmy musieli kosić, znaczy to w całości, oczywiście na 5 kombajnów 9,9 i 1 godziny. Dużo? Moim zdaniem dosyć sporo, bo 10 godzin praktycznie, no zaokrąglę do 10 godzin, bo to nam mało brakowało. Czyli 10 godzin byśmy musieli to kosić praktycznie no na 5 kombajnów. Jeżeli byśmy kosili na 10 kombajnów, tak jak to było założone, jeżeli chodzi o tematykę dzisiejszego odcinka, mianowicie 10 kombajnów kontra 1000 hektarów, byśmy kosili 5 godzin. Czyli byśmy musieli poświęcić 5 godzin na wykoszenie takiego kawałka. E, a jeżeli chodzi o, oczywiście, e, te wszystkie rzeczy, jak właśnie pojemność w zbiornikach, ile udało nam się, by wykosić z tego właśnie wszystkiego. Tak, 10 kombajnów w tym czasie wykosiłoby prawie 164 tysiące litrów rzepaku. Jest to naprawdę dosyć pokaźna liczba i jest to dosyć fajna liczba, bo naprawdę można z tego fajnie zrobić. No i proste obliczenia, 164 tysiące razy 17, z racji tego, że to była część 1,17 17, to już wam mówię, ile to będzie, bo już sobie obliczę to po prostu na telefonie. No już tak w zaokrągleniu 164 tysiące, razy 17, e, 2 miliony 788 tysięcy powinno udać tam się zebrać.